Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Libit, a ze mną jest... Ozo, siemanko. I gramy sobie jak zwykle w Resident Evil 6, albo jak to woli Biohazard 6. Okej. Odcinek nagrywamy bezpośrednio po ostatnim, ale musimy się zaprosić znowu i tak dalej. A co zrobić? Takie życie. Ano. Dało się? No dobrze, drugi. Doszło, tak? Klikam zawsze tak samo, tak, już klikam Enter. Próbuję. Okej, czekam. No to zaczynamy. W zasadzie to chyba zbliżamy się już do końca gry. Nie wiem, ile jeszcze tych rozdziałów nam zostało. Jeden, dwa odcinki, wydaje mi się. Też mi się tak wydaje. Być może nawet ten będzie ostatnim. Takich nazywają bioorganiczni. Wszędzie nazywają ich inaczej, ale każdy wie, co to jest tak naprawdę. Czy tu nie będziemy ratować Chrisa w tej hali? Leona. O właśnie. Będziemy. No proszę. Co ja tu będę robił? Nie wiem. Siedzisz ze mną w helikopterze? Strzelać. Masz jakiegoś minigana tam? Tak, mogę strzelać, tylko nie mam jak celować. Już mamy dwa karabiny sprzężone. To co, ja tylko celuję, ja tylko strzelasz? Ja się zajmuję rakietami. Ty sterujesz, tak. No ja też mam, ja też mam rakietę. Ja też mam. No dobra, zostaw je, bo zostały nam trzy. A ja tam nie mogę strzelać całkowicie po prawej, więc... Mogę celować jednak po przybliżeniu. No widzisz? Brałem wszystkie myszy. Tylko w obrębie mojego prawego okna, że tak powiem. Na prawo od kokpitu. Jak grałem Leonem, miałem wrażenie, że ten śmigłowiec znacznie mniej robi. Bośmy uciekali od razu. A teraz mnie nie ma. Pojawiasz się, pojawiasz się i znikam. Jak Titanic. Na radarze. Ujoj, tak szybko? Głupi żart. Ja nie wyrobię tak szybko. A ja steruję nim? A, to jest wróg! No i nie mamy już, nie mamy już rakiet. Mieliśmy je wspólne? Tak. Ojej. Jak uwielbiam, gdy udajesz, że jest ci przykro. Ej, te znaki jakby co rozwalaj, dobra? Próbuję po prawicy mojej. Dobrze. Tak jakoś delikatnie mogę sterować tym śmigłowcem, góra, dół, lewo, prawo. Tam tak, dość dziwnie te helikoptery latają w tak małym obszarze i dość tak... By się nie bały, że walną w coś. No, ja bym na miejscu Ady poleciał wyżej. To na pewno. Choć wtedy bylibyśmy łatwym celem. Na otwartym terenie. A kto miałby do nas strzelać? Znaczy nie, no w sumie to... Wszyscy ci tu są. No w sumie tak, ale to powinno być miasto zombie, nie? Co to się stało? Się? Co się stało? Się, zestrzeliło nas. Nie mieliśmy rakiet, to nie mieliśmy czym odpowiedzieć, no. Patrz, teraz magicznie będziemy mieć 6 rakiet. Mam nadzieję. Ty się zajmij rakietami. Strzelaj z nimi. Dobra,
Sądzę, że wystrzelenie ich wszystkich było w miarę uzasadnione i tak go nie zestrzeliliśmy. Jestem ciekaw, co tu mamy zrobić. Zestrzelić go. Tylko trochę ciężko. Spadaj do wulkanu, potworze. Teraz to on został zestrzelony. No. Tak, to będzie ostatni odcinek. Jeżeli to będzie ta walka, o której myślę, to... Na końcu? W hali? Tak. No okej, okay. Mamy w takim bądź razie 50 sekund przerwy i wracamy do was za chwilę. Okej, okay, a więc witamy po krótkim cięciu. Przerwy. Jak zwał, tak zwał. Tą scenę przechodziłem zbyt wiele razy, kiedy próbowałem zgrać save, który... Za każdym razem musiałem przejść prolog. A tu już nie było prologu w tym momencie. Tu się właśnie kończył. Dokładnie w tym momencie się kończył. Żyje mniaczek. Ten to dobrze ma skaryfikację, nie? I know what you did. Beta! You disobeyed me. You took Wesker's son away! Use that bastard's blood to make the virus stronger! Ale to nie ona, to ta druga. Zależnie której, co? Strzelił ten karnister. Co tu się dzieje? Ja tam nic nie wiem. Strzelam. On się dość niewygodnie się strzela z mojej perspektywy. Jest za tym? Za cysterną? Tak, trochę widać go, ale ja nie mogę celować, muszę... A ja mogę tym latać, właśnie się strzeliłem. No skąd mogłem wiedzieć, że mogę tym latać, no? Nie wystrzeliłeś już przypadkiem wszystkich rakiet? Nie. Tak, to ja nie mogę trafić strzelać, jak tak strzelasz. No, patrz. Ja się raz widziałem na dole, o kurde. A nie, to jest ten kierowca. Dobrze, że nic nie jest. W życiu gościa nie widziałem, ale co tam. Po swój, po. Śmiesznie to wygląda trochę. Czy ja coś mu robię tym? Ten ma za ogonem jakieś coś. Myślałem, że w nas rzuci. Nie wiem, mam wrażenie, że jest się tak trochę na doczepkę. Takie dwa karabinki strzelają. No i teraz chyba zginął ten kierowca, nie? Tak. A dobrze, że nic mu nie było. Bo w sumie się jeszcze przydał. Miałyby takie rozdziały w tej grze, gdzie można byłoby w czwórkę grać. A, znowu chyba mogę latać. Ale to jest dziwne, bo mogę latać tylko po okręgu.
Widzę, jakbyś strzelał obok niego. Próbuję trafić. Jak skoczył. O, beczka tam jest. Wybuchające beczki. On tak jakby skakał do beczek. On chce nas zabić, co za? My tego też. No w sumie racja. Ej, ja widzę, jakbyś strzelał w autobus. A ty u mnie spodziewałeś się, ty strzelasz obok też, mam takie wrażenie. Tak? Dziwnie to jest zrobione, nie? No patrz, za autobusem się schował. A to szczegół. Ej, taki trochę jurajski park się z tego zrobił. Tak. Trochę takie bez polotu. No właśnie, oglądałeś ten nowy jurajski park? Park Juraj, coś tam oglądałem kiedyś. Ale ten nowy. Taki, no nie wiem, z rok temu wyszedł. Nie, no nie wiem, w tym albo poprzednim. Tak, coś tam oglądałem. Właśnie, ja go nie oglądałem, a podobno jest całkiem dobry. Zgiń, przepadnij! Dziwna ta walka, bo nie możemy zginąć. Nie bym się zamienił na dół. O, chyba w końcu coś mu zrobiliśmy. I ma nawet malutkie rączki jak T-Rex. Mam nadzieję, że coś jeszcze będzie. Będzie. Jeszcze Ada musi prawie umierać tam na bloku. Leon musi ją ratować. No to cieszę się, naprawdę się cieszę. Trochę przysypiałem już. O, patrz. No patrz. Mamy chronić cywilów, tak trochę nie w stylu Ady, co? No tak, może ma wyrzut sumienia, wiesz? O swoją siostrę. Taką trochę przyszywaną. Taką trochę sklonowaną? Tak, sklonowaną owcę. Albo, nie wiem, wyhodowaną? Dzieje, jaki saper. Zaraz wybuchnie. A, nie mogłem w niego strzelić. A może i mogłem. To jest ten kolec. Co, stąd się brały te kolce? No. Ada wszędzie maczała swoje palce. Patrz, dobre, podoba mi się. To fajnie wymyślili. Ci, co to za Bumblebee? Bumblebee? Gdzie ty masz co Bumblebee? Co to było za kulka? Bumblebee. Transformers! Tego bym użył rakiety. Transformers! Ej, to jest dziwne, bo te kamizelki potrafią wytrzymać, no... Patrz, tam amunicja leży. Nie weźmiesz chyba, nie? Nie, raczej nie. Te kamizelki potrafią zatrzymać strzał z minigana z helikoptera. No zależy, jaki kaliber to ma. Są działka całe 5,6, więc coś tam może. Ale nie gwarantuję. Są działka do helikoptera, które mają 5 mm kaliber? 5,56, to zależy, jakie montowane są. Mogą być każde. Widziałeś minigana w Predatorze, jaki był mały? 5,56 i... Jaki jest jeszcze minigun w A10 Warthog?
Znaczy, no dobra, ale to wiesz, no, taka kamizelka zatrzyma ile takich strzałów? Niech zatrzyma 10, ale oni wystrzeliwali ich na minutę pewnie z 700. Może mieli z Tytanium? Illuminatium, te sprawy. Illuminati. O, tam jest jeszcze ammo. Nie po nie. Dlatego tutaj się ammo z nich wysypało. Przeładuj sobie wszystko tak, by the way. O co? Idę. Okej. Pierwszy raz na wojnę mi się nie spieszy, bo wojna przyszła za mną. Sama mnie dogania. Tobie na wojnę się nie śpieszy, aha. Wyjątkowo, bo sama jest za plecami. Ej, fajnie by było. Jakby... By wojna była? Nie, jakby... Myślałem. To... Tak, tak. Znaczy dla ciebie pewnie byłoby w porządku. Tak? Nie, za dużo roboty miałbym wtedy. Ja tu byłem kiedyś, pamiętam. Cieszy mnie to. Ty też to byłeś. Też mnie to cieszy. Dobra, to obudź się, bo bez ciebie nigdzie nie pójdziemy. Czekaj, zbieram rzeczy jeszcze. Już nic nie ma. Pisz pewnie tutaj, gdzieś tu. Patrz, a jednak muszę tutaj. Na górę? Aha. Odlatujemy, tak? Nie wiem. Ale tutaj mnie wskaźnik prowadzi. No i tu w lewo. Aj, pistolecik pójdzie w ruch. Batman! Woman. Wtedy nie man. Okej, ostatni item na liście. Eliminate all traces of the theft of my identity. Ona musi bardzo ufać temu swojemu pistolecikowi. W sumie nieraz już ją uratował to. O, ci jeszcze żyli chyba niedawno. Jeszcze ciepli? W sensie nie zmutowali. A to też. Pierwsza zapach krwi, co? Okej, no to robimy cięcie i wracamy do was za 53 sekundy. Okej, ludziska, witam po krótkim cięciu. Przerwie. Przerwie, cięciu, jak zwał, tak zwał. Ja wolę przerwę. Cieszy mnie to. Oni będą się spinać po linach. Pamiętam. Tak. Wespną się 20 pięter po linie. Tak, używając tylko mięśni, przedramion i ramion. No, nie używając nóg. Tak, no właśnie. Mając na sobie jeszcze całą, tak powiem, zbrojownię na plecach. A no trochę broni to oni tam mieli. Tak, 30 kilo. Spokojnie. Ale spokojnie, nie no, 20 pięter to nie jest dużo, nie? No. Perfect. Jeszcze Chrisa bym zrozumiał, ale... O, ja ty już byłem. Tu byłeś! Kurde! Czy? To akurat im wyszło, nie? Okej, okay, nie, zminimalizowało mi grę, wiesz? Dobra, ale już jest chyba okej. Okay. A ja nie mogę się nawet ruszyć. Co to było? A mnie nie ma i co ja mam powiedzieć dopiero? No się już przyzwyczaiłem. O, już jesteś, widzisz? Chciałbym wiedzieć, w co mogę strzelić. I jak mogłem tego uniknąć niby. O, zombie. Takie klasyczne zombie. No to jest chyba ostatnia walka w grze. Chyba tak. Trzeba zrobić, żeby było ładna. No i... Nie da się o, zatrzymać dobra. Go. Ja już wiem, jak go uniknąć. Okej, okay, fajnie. Woohoo! O, roślinka zielona. Może powiesz, jak go zatrzymać? No musisz po prostu obserwować, z której strony biegnie i być z drugiej. On tak biegnie albo z lewej, albo z prawej. Aha. You're disgusting.
a teraz mi się pojawił jakiś quick time event, ale nie zdążyłem go zrobić. Patrz, już 20 pięter pokonali. Tak, to jest to. Wręcz! Bam! Yeah! Wrestling! Albo bardziej MMA! Koniec samo do snajperki. Dobra, idę mu przywalić. Powiedziałbym coś, co pasuje, ale jest dość niekulturalne, więc odpuszczę sobie komentarz. Dobra, znaczy chyba wiem, co chciałeś powiedzieć. No. Może sobie odpuść, no. Ale pasowałoby, nie? No, no, no. Nie, 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 tego nie chciałem już. Ale to tak, lisisz i idziesz na górę, leć na górę, no. No, robiłem porządki w ekwipunku. A ja o nich mówisz. Nie skomentowałem, bo trochę się opierdzielała. Patrz, tu też im już pomagała. No złaś. Złaś. Brzydki, brzydka bestia. Brzydki piesiek. Chciałbyś takiego psa, co? No, jak, tylko żeby się słuchał. Bo inaczej bym zjadł. Tak, wcześniej widziałem właśnie tutaj w powietrzu pod naszej lewej, na dole właśnie. Tam jak chcesz jest roślinka, jak pobiegniesz daleko, daleko w tył. Zrobiłem je właśnie teraz. Chodź teraz ty postrzelaj chwilę do niego, ja sobie pobiegnę po to. Dobra. Zombie. Ten stworek, potworek tam jest. Ale... Ojoj, chyba zje. Dobra, już sobie nie pobiegnę chyba po to. Myślałem, że tu przybiegniesz i zaczniesz do niego strzelać. Z daleka strzelałem. A, to będzie ta scena, gdzie mnie Leon ratuje. Znaczy, Ade. Dzi, na górze jestem, za dom. Ha! Czy jest tą drugą? Z Heleną. Ty, patrz jak wymienia broń. Widziałeś? Taka trochę, taka smutna, melancholijna melodia. Bo mieli coś niby, sobie oświadczyć. No bo że niby teraz nie żyje i tak dalej. A, nie to dobrze, dobra. Przyjął kulkę za nią, nie? I was just resting my eyes. You shouldn't sleep on the job. Hurra! Ostrzał rakietowy. Oj, no prawie zdążyłem. Ale prawie. I do walki wręcz. Bam! I dawaj! Wcześniej nie robił to Leon. Widziałem cię w oknie. No jednak mogę to pozbierać. Nie zdążyłem.
przewrócił się akurat. Kłamstwo. I znowu walka wręcz. I teraz nie mogę go bić. Mam jeszcze wybuchowe bełty. Tak też było? Tak, to. Szpikuję go wybuchowymi bełtami. Ale mało mu robią. Chyba muszę tam podbiec, co? Co przyleciało? Między dziebro! Ej, spadł tylko trochę niżej. Widziałeś to, prawda? Tam była kładka. SMS. Jedy, jak mnie wszystko swędzi. No mówiłem, że SMS. I co teraz? Nie wiem. Ale to chyba jeszcze nie koniec gry. Okej, okay, skąd ja się tu wziąłem? I co ja tutaj robię? Skąd się ty tu wziąłeś? Musisz o to pytać. Muszę, jestem lektorem. Myślałem, że wszystko wiesz, co nie? Wyjaśnić istnienia postaci twojego agenta się nie da. On jest zrobiony tylko po to, żeby był. To, żebym ja tu był, a nie po to, żeby tylko był. Albo i tak. Kokon. Czekaj, co teraz wylezie. Kolejna Ada. Jeszcze jeden magazynek. A teraz komputer. I wszystko to zrobiła w butach, w obcasach. Albo nawet na szpilkach, bym powiedział. Drugi?
Chyba dawno nie używała. I dalej będzie najemniczką. Najlepsza fucha. Dobra, Ozo, no to skończyliśmy Residenta. No tak. Mamy to już kolejną część za sobą. Kolejną w sumie to druga, nasza wspólna. Lepiej brzmi kolejna. No ale można byłoby jeszcze dwie nagrać, ale myślę, że to dopiero po Dead Space'ie. O, dla tych, którzy nie wiedzą, planujemy jeszcze nagrać Dead Space'a trójkę. I to będzie właśnie kolejna gierka z Ozem. Tylko że jeszcze chyba nie teraz się na nią zabierzemy. Myślę, że tak za 2-3 tygodnie zaczniemy ją nagrywać, więc... Spoko. Więc jeszcze na razie sobie robimy krótką przerwę. Ja jeszcze mam taki inny plan odnośnie tego, co chciałbym nagrać w międzyczasie. Więc jakoś to sobie rozplanujemy. Dobra, no pasuje zrobić jakieś podsumowanie, Ozo. A jak ci się podobała szósteczka w porównaniu do piątki i w ogóle jak ci się podobała szóstka? No graficznie była lepsza, bugi pozostały bez zmian, więc to chyba jest tej gry urok. W zasadzie to ja bym powiedział nawet, że tych bugów było znacznie więcej w szóstce. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten system kooperacji, on trochę kulał w szóstce. No trochę, dali sobie radę. No ja nie mówię tutaj na przykład o kampanii Ady, ale no na przykład te Quick Time Event... najlepiej. Tak, no. Ta kampania została po prostu przepisana tak jakby, żeby można było w nią grać we dwóch. No, ale na przykład momenty były takie quick time eventy z Chrisem, gdzie naprawdę długo się męczyliśmy, a które samemu było bardzo łatwo zrobić. Ten tunel, jak ten potwór wodny atakował. Na przykład, albo jak uciekaliśmy po tym rusztowaniu przed ogromnym gigantem i co chwilę spadaliśmy. I to już było wina, tak powiem, tak pięknej kamery, jaka tam się działa, wiesz, obroty, wszystko. No właśnie, to jest też ciekawe, znaczy jakby rozumiem tą potrzebę pracy tej kamery, tylko że to po prostu wkurza. Trochę pośledzone było, ja nie przykład, było takie dokończone. Ja na przykład nie lubię takich zwrotów, kiedy... Kamera pokazuje nas z przodu, z tyłu nas coś goni i nie widzimy dokąd biegniemy. Bo kamera jest umieszczona przed nami. Ciągle WSAD trzeba zmieniać, nie? Że w danym kierunku biec, w tym odpowiednim. Tak, tak. Ja na przykład, no ja mówię, czegoś takiego nie lubię, bo nie wiem, nawet jakbyś w życiu przed czymś uciekał, byś raczej się nie oglądał za siebie, nie? Tylko spieprzał. Czasami trzeba by spojrzeć, ale nie aż tak często, co nie? No. Dobra, no to po kolei. Kampania Leona, jak ci się podobała? Była na Leona... Bardziej taka mała akcji, kryminał taki lekki, no fajna. Ciekawa, podobna. Mi się szczególnie początek tej kampanii podobał, gdzie było naprawdę zarąbiście ciemno. I mało amunicji tam było nawet, jak pamiętam. Tak, na początku, a potem chyba wszędzie tutaj było sporo amo. Na początku faktycznie mogło być tak, że coś tam tej amunicji nam brakowało. Ale było zarąbiście też ciemno i nie widać było dokładnie tych zombiaków. Trzeba było tak trochę na oślep strzelać, wypatrywać ich ślepi i tak dalej. To było spoko. No i też jak zmienili to, że mogliśmy mieć wszystkie bronie, to było dość takie... nieprzemyślane jak dla mnie. Zabrało trochę klimat, tak mi się wydaje. Ma się ten cały arsenał na sobie, nie trzeba nic sprawdzać, bierzesz wszystko i strzelasz. Właśnie to jest dla mnie minus, jak na tą grę. Piątka lepiej pod tym względem wypadła, nie? Tak, trzeba było kombinować jaką broń, żeby się dopasować, amunicję zbierać. No, to było fajne w piątce, że na przykład tylko ja miałem pistolet, a ty na przykład tam miałeś jakiegoś PM-a i szturmowy chyba karabin. A ja miałem pistolet, strzelbę i snajperkę, tak? Coś tak, jakoś tak kombinowaliśmy, nie? To było właśnie dobre, każdy był wzajemnie się... Tak, no tam było coś takiego, że amunicja była wspólna i trzeba było się jakoś podzielić, żeby strzelać z innych rodzajów amunicji. Żeby odpowiednio ją wykorzystać, nie? Tak, no tutaj niestety twórcy postanowili zrobić coś takiego, że amunicja jest osobno dla nasobu i no... Mamy wszystko dosłownie. No dokładnie, no.
Ten upgrade broni też był bardzo dobrym pomysłem wtedy. Amunicji w ogóle nie trzeba było oszczędzać, a jednak w piątce non-stop trzeba było spoglądać tam na ekwipunek, czy się przypadkiem tak, na mnie kończyło. Tak. To było fajne, no. Był też ten ekwipunek taki wewnętrzny, co nie, co misje. Też było dobre. No i było ulepszanie tego ekwipunku. Ale też tu było inaczej, było nastawione to wszystko, co nie. No trochę tak. Znaczy, w moim ogólnym odczuciu szóstka nie jest lepsza od piątki. Ale jest też inna tak, zupełnie. Też popularnie była o wiele dla mnie ciekawsza, bo były te cztery różne kampanie. Każda, można powiedzieć, opowiadała o czymś innym, ale coś tam zawsze jest spajało razem. Czyli fabularnie bardziej ci się szóstka podobała? Powiem ci tak, chodzi o różnorodność, też była bardzo dobre. To zależy jak na to patrzeć. Tam była jedna długa kampania, to była taka różnorodność, więc i to się przyjemnie grało. Ale szóstka ogólnie jest sporo dłuższa od piątki. To jest no, akurat tak... plus szóstki. Trzeba by policzyć odcinki i porównać. Sądzę, że będzie ich około 30 chyba 4 albo 35. W tamtym było około... A w tamtym ile było, jak pamiętasz? Wiesz co, czekaj, 31 już publikowałem, jutro będzie chyba 32. I zostały nam chyba dwa. No to będzie albo 34, albo 35, tak mi się wydaje. A w piątce ile było? Około 20? Oj, nie pamiętam. Ale na pewno było mniej. I to sporo mniej. 20 parę było chyba. No i piątka też trzymała taki klimacik związany z Afryką cały czas. Tak, tak. Tutaj byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie byliśmy. Tunelu pod wodą, a w kosmosie nas tylko nie było. Tak, ale powietrze w jakimś statku podwodnym, no na takim normalnym jakimś tankowcu też byliśmy. To po prostu zrobili inaczej tą grę całą, rozpatrzyli. Patrzyli na różnorodność, postawili. No właśnie jeszcze nie wiem gdzie byliśmy, jeszcze chyba w Himalajach jakiś byliśmy. Tak, byliśmy, pamiętam. W katakumbach byliśmy gdzieś tam już. Akurat jeżeli chodzi o... Właśnie, która kampania ci się najbardziej podobała, o? Dość ciężkie pytanie. Zależy, że jak chcę rozwałkę, wybrałbym Chrisa, bardziej taką... Jeśli chodzi o humor, wybrałbym Jake'a. mi chyba kampania Jake'a właśnie najbardziej się podobała ze wszystkich. Była taka połączona i trochę akcji, kryminału i humoru, tak też. Dwa razy ich uwięzili, to też dawało jakiegoś tam smaczku. Więc może masz rację, Chrisa mogłaby być najlepsza. Chrisa? Znaczy nie Chrisa, Jake'a mówię dzisiaj. Okay. Względem tych trzech rzeczy, co mówiłem. No, jak mówię, no kampania Leona była na początku takim troszeczkę horrorem, potem rozwałką. Chrisa w zasadzie przez cały czas była rozwałką. Jake'a w sumie też, ale były jakieś tam momenty te uwięzienia. Fajne było to obserwowanie, jak z czasem Chris i... nie Chris, tylko Jake i Sherry się polubili. No i co? W sumie chyba powiem tyle. Powiem ci, że kampanii Ady chyba będę najniżej oceniał, powiem ci. Znaczy, no ja mam akurat dobre odczucia, jeśli chodzi o kampanię Ady, bo ona była fajnie nawet zrobiona, tylko... Ciekawe, ale nie jak tamte. To jest taka na doczepkę, wydaje mi się, taki zlepek wszystkich jej połączeń z innymi kampaniami, wydaje mi się. No może trochę i tak. No ona była też tak po to chyba, żeby jakby wyjaśnić niewyjaśnione z innych kampanii. No tak, tak. Skąd się wzięła coś tam i dokręcili fabułę do tych momentów i powstała kampania. No tylko mówię, dla ciebie no na pewno było to najsłabsze, bo... No, jednak krótka ta kampania była, jest zrobiona tak dla jednej osoby, tak. Ile ona zajęła? 3 odcinki nagranie? 4? Wydaje mi się, że najkrócej. No, chyba ta... Znaczy, wiesz co? Może nam zajęło to najkrócej, ale najdłuższe odcinki kręciliśmy zdecydowanie, grając w kampanię Ady. No może. Bo kręciliśmy po całym rozdziale, a tam było tak, że przerywaliśmy raczej tak, żeby było równe pół godziny. Więc mogło to też wpłynąć na długość jej. Ale wydaje mi się, że była mimo wszystko troszeczkę krótsza. Okej, napisy się już chyba kończą powolutku. Powinien być jeszcze film taki na zakończenie. Jestem ciekaw, co to będzie.
Może być to ciekawy filmik. Thank you for playing, Capcom. W każdej kampanii był, zobaczymy czy będzie w kampanii Ady również. Ten moment wyczekiwania. Będzie? Będzie? Nie będzie. No nie będzie. Szkoda. Osiągnięcie, co dalej? Też jest dobre. O, zrobiłem S. Wow. Teraz możesz wybrać. Zdobywasz nieśmiertelnik. No super. Ale chciałbym jeszcze filmik na zakończenie, ale chyba nie będzie. Albo odkryłeś AD z dodatkową zawartością. Tak, tak, też to mam. Zakończ grę. Okej, okay, więc ten filmik chyba, gdzie ona rozwalała laboratorium, to było zakończenie Ady. Tak mi się wydaje. Tak, dokładnie. Dobra, Ozo, krótka piłka. Piątka ci się bardziej podobała, czy szóstka? Ustawiłbym na piątkę, tak mi się wydaje. Mi również bardziej się podobała piątka, jeżeli o to chodzi. W moim odczuciu była po prostu lepsza. I tyle. Jeśli chodzi o klimat upgrade, to wszystko, co mówiliśmy wcześniej. Zobaczymy jeszcze, jak wypadnie siódma część, tylko siódma część ma być zupełnie inna, jeśli chodzi przynajmniej o te ostatnie części Residenta, ma być kompletnym takim zupełnym horrorem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Z oczu wszystko i taki horror... Tak, ma być podobno pierwszoosobowa, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Gameplay jak nawet ciekawie wyglądał. Jakby ale... to zrobili, połączyliby kampanię dwóch osób w takim horrorze, gdzie to wszystko w postaci są połączone, te no wszystkie momenty właśnie, strachu, to jestem może być właśnie, ciekawe. Jestem właśnie ciekawy, czy będzie to w kooperacji, czy też nie. Jedyne co zostaje, to czekać i tyle. No. No dokładnie. Miała być w styczniu premiera, ale chyba ją przesuną, co? Zobaczymy, nie śledziłem tego. Właśnie ja tak samo. Dobra, w każdym razie dzięki, że wpadliście. Jeżeli wam się podobał odcinek i takie podsumowanie po całości gry na koniec, no to zostawcie łapkę w górę oczywiście. I czekajcie na więcej, jedyne co możemy powiedzieć. Dokładnie, czekajcie na Dead Space'a. Kolejny będzie Dead Space. Myślę, że tak, no do miesiąca myślę, że pojawią się pierwsze odcinki z Dead Space'a. W tym roku będzie. Tak, w tym roku będzie. A jak nie będzie, to będzie cienko. To nie ale będzie. Nie, no muszę się, nie, no muszę się z tym wyrobić. Dobra, więc dzięki, że wpadliście. Już o łapce mówiłem, więc nie będę. Jeszcze zasubskrybujcie kanał, bo chyba o tym nie powiedziałem. I wszystko. Dzięki, że wpadliście. Cześć i do zobaczenia w kolejnej serii. Cześć.